Teraz znajdujemy się na rancho na końcu świata, przy samej granicy z Botswaną, do głównej drogi około 8 km. Dookoła tylko burz, burz i burz. Tak wygląda krajobraz. Farma jest, hodowla krów, koniki do jazdy, można pojeździć, od razu ubojnia jest, teraz właśnie czekamy na całego właściciela fermy, który zabierze nas na safari prawdziwe. To wygląda tutaj cały ten zagospodarowania. Bardzo duże, całe mamy do dyspozycji. Stosunkowo tanio. To już jest teraz z drugiej strony środka. Mamy basen. Nieduży, ale dosyć głęboki. Jest zieleń ładnie obrodzona. Stół Braja. Cytrynki. I tak, przyszedł czas na safari. Oto właśnie pojazd, którym będziemy jechać. Basia. Właściciele. Pieski w aucie. Andrzej, siadajcie. O, właśnie. Tu zabieramy tego małego też. No, to w drogę. Tak, dojechaliśmy właśnie w tej chwili nad Limpopo, rzekę. Rozładowują się. Są tu widokowe. Dobra.
O, jak tu ładnie zrobiono. Taka tu ekstra toaleta jest. A tu ma ładnie popo cały ten, jak tu ten, co ładnie. Na dół można zejść, chodź się. Ale zobacz, jak ten stary pies, ten starszy cicho siedzi. Przecież nie wyszczeka, nie? Ale taki krzyżki siedzi. Rodzice, bo przyrządy sam w życiu bardzo. Wygrał i myślał. Tak to wygląda z dołu. Tak, teraz jesteśmy właśnie nad rzeką Limpopo. A po drugiej stronie jest Botswana. O, właśnie. Na przykład tam. Jak rosiaty. No, to jest przepięknie. Gdzie to mało do góry? To czyli tu granica. Ale Marek, nie rozumie, to idzie normalnie przejść. Oczywiście. Kajakiem jesteś pod i nasz przewodnik.